My tylko na 3 dni, bo mnie nie stać, wie pan. Za granicą podobno taniej. Ja właśnie w Albanii byłem 11 dni. To mi wyszło taniej niż teraz, jak pojedziemy na 4-5 dni, bo jeszcze do Gdańska idziemy na noc, to wyjdzie podobnie cenowo. Żaden boomer nie ogarnia tego, że to się bardziej opłaca, nie? Tak to wie pan. Ja sobie przyjeżdżam na 3 dni, młody chłopak, tak? To miałbym tu miejsce, nie? Oni wszyscy tutaj, parawany, wszystko to bez sensu. Jak sobie radzicie jeszcze, powiedzcie tylko? Jakieś kanapki z jajkiem, coś? Codziennie rano jeść pizza, tak, zupka chińska, wie pan, bo tanio, tak? Wie pan, kebab to 30 zł kosztuje najtańsze, mały, to ja się tym nie najem, a ile kosztuje, nie? Za 25 paliwo, widziałem. Paliwo, fura w gazie przynajmniej, nie? No, piwo wzięliśmy ze sobą, bo tu w sklepie piwo 8 zł prawie kosztuje, no to my wzięliśmy... Proste chłopaki. W Radomiu po 3 zł w Biedronce, no to jest od razu lepiej wychodzi, nie? No ale od północy to już po 15 zł, nie, w barach, bo już wszystko zamknięte, nie? Dajcie spokój. Powalona sprawa, nie rozumiem takich rzeczy.